www.turek.net.pl. Relacja. Dzień dobry, cześć. Proszę. Słuchaj, Janek. Andrzej, przyjmij się. Andrzej. Anita. Cześć. Pani Magdalena, można by pani coś powiedzieć? Tak, pewnie. Słuchajcie, macie rodziny, znajomych, przyjaciół, wiadomo, że... Bardzo dziękuję. Tak, kochamy cię. Zdradzę wam, co pani Magda wam załatwi. Uwaga, 3, 4. Ale głośniej! Kochamy cię! Magda, kochamy cię! Moi kochani, Magda, pani Magda, pani. Moi kochani, pani Magda załatwi wam 10 miesięcy wakacji. Chcecie? Oj, odwrotnie! Tak myślałem. Tylko do szkoły, hurra! Tak myślałem. Uwaga, moi kochani. Kto chce dzisiaj dostać specjalne, magiczne, zaczarowane, cyrkowo-wybuchowo rozśmieszające lizaki? Ja! No to uwaga, moi kochani. O czym rozmawiali z panią mieszkańcy Turku? Tak jak wszędzie w Polsce, w każdym miejscu są trzy kwestie, które wysuwają się na prowadzenie. To jest kwestia młodych ludzi, czy oni będą mieli tutaj pracę, czy muszą wyjeżdżać za granicę. Jak państwo doskonale wiecie, najnowsze dane, 1 275 000 Polaków tyle w tym roku deklaruje wyjazd za granicę. Szczególnie ten jeden kierunek się wysuwa na prowadzenie, to jest Wielka Brytania. Druga kwestia to jest sprawa kwoty wolnej od podatku i mój postulat podwyższenia jej do 20 000 zł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ci najbiedniejsi tego potrzebują. I trzecia kwestia to jest zgoda na naszych granicach, spokój, dążenie do normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską. Jestem, tak obiecałam mieszkańcom wcześniej, ja już na ziemi wielkopolskiej byłam, przeszły 2 miesiące temu, wiedziałam, że 1 maja też tutaj będę i kalendarz był tak dopasowany, żeby się z tej obietnicy wywiązać. Jestem tutaj z przyjemnością, bo tak samo jak kilka tygodni temu, tak samo dzisiaj jestem bardzo ciepło tutaj witana. To miłe, to cieszy. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ ja widzę tę ciężką pracę w kampanii. Członkowie SLD, sympatycy SLD każdego dnia tej kampanii bardzo ciężko pracują, cieszą się z tej kampanii, wspierają mnie. To oczywiście dodaje skrzydeł, bo każda praca jest dla mnie wiele warta. Wszyscy pracujemy ciężko i do 10 maja zmierzamy takim pewnym krokiem. Dziękuję. Panie Szapkę, będzie zaproszony do pierwszego. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.